Życie pochodzi tylko z jednego źródła. Nie ma różnych źródeł życia. Życiem jest osoba. Życie to nie jest jakaś abstrakcja. Życiem jest osoba. Ten, który jest życiem, ten jest jednocześnie prawdą i jedyną drogą, która prowadzi do prawdziwego życia. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, którego imię jest znane w tym kraju, ale niewielu zna go osobiście. Tylko Jezus jest źródłem życia. Ten, który poniósł śmierć za ciebie, po to, byś ty nie musiał umierać, po to, byś ty mógł żyć. On umarł zamiast ciebie. A potem zmartwychwstał i jest pełen majestatu i chwały. I ty możesz mieć relację z tym potężnym Bogiem, który tak się uniżył i stał człowiekiem, by dać ci życie. Możesz mieć z nim relację, możesz mieć z nim bliską, intymną relację, tak jak dziecko z rodzicem, tak jak mąż i żona. Możesz mieć bliską relację z Bogiem. To jest możliwe. Bóg to nie jest postać, która mieszka nie wiadomo gdzie i nie wiadomo w ogóle o co jej chodzi. Albo nie jest to żaden starzec na jakimś tronie, w jakichś bliżej nieokreślonych niebiosach. To jest Bóg, który jest zainteresowany twoim losem. To jest Bóg, który jest zainteresowany twoim szczęściem. To jest Bóg, który jest zainteresowany twoją wiecznością. Dobrą wiecznością. Dobrą wiecznością. Dlatego ten potężny Bóg stał się człowiekiem. Dlatego ten potężny Bóg podjął decyzję, że się wcieli i pozwoli się swojemu stworzeniu skatować. Pozwoli się swojemu stworzeniu zabić. Zrobił coś takiego. On wisiał na krzyżu zupełnie nagi. Nie wyglądał estetycznie. Nie miał przepaski na biodrach. Był zmasakrowany, był pokrwawiony, był nagi. Poniósł straszną śmierć po to, byś ty mógł mieć życie. To się naprawdę stało i to się stało dla ciebie. Nie dla mas, nie dla bliżej nieokreślonych mas, nie dla jakichś abstrakcyjnych, nie dla jakiegoś tłumu ludzi abstrakcyjnego, nie dla ludzkości, tylko dla ciebie osobiście, dla każdego z was to się stało. Potężny Bóg może być twoim przyjacielem. Potężny Bóg, stwórca wszechrzeczy, może być twoim tatusiem. To jest naprawdę możliwe. Ale do tego droga prowadzi tylko przez to, że się ukorzysz i uznasz, że go potrzebujesz. Uznasz, że go potrzebujesz. Jeżeli ukorzysz się przed Bogiem, jeżeli złamiesz swoją pychę i uznasz, że potrzebujesz wybawienia, to On przyjdzie do ciebie w potężnej mocy. Ale to jest... Do ciebie należy ten krok, by uznać, że potrzebujesz zbawienia. By uznać, że jesteś grzesznikiem, który jest bez Niego zgubiony. Jeżeli uwierzysz w to, że On umarł za ciebie, jeżeli uwierzysz w to, że On zmartwychwstał, pokonał śmierć, jeżeli wyznasz Go swoim osobistym Panem i Zbawicielem, tego Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jeżeli uczynisz Go swoim Panem, to będziesz zbawiony i nie będzie Cię już nic dzielić, nie będzie Ciebie i Boga nic dzieliło, bo dziś oddziela Cię błąd, czyli grzech. Grzech nieposłuszeństwa, z którego wynikają wszystkie inne. Pierwszy grzech, grzech nieposłuszeństwa, tego, że żyjesz bez Boga, tego, że nie chodzisz z Nim, tylko chodzisz sobie własnymi, jak ci się wydaje, drogami. Ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak wolność poza Bogiem. Dlatego, że służysz albo Bogu, albo służysz diabłu. Nie ma czegoś takiego, że jesteś niezależny. Jeżeli nie służysz Bogu, to wiedz automatycznie, że służysz diabłu. Czyli jesteś tego świadomy, czy nie jesteś tego świadomy. To w ogóle nie ma znaczenia, czy ty sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie. Z jego punktu widzenia to nawet lepsze, gdy sobie nie zdajesz z tego sprawy. Bo może tobą bardzo łatwo manipulować. Niebo jest realne. Piekło jest realne. To nie jest jakaś mityczna historia. To jest rzeczywistość duchowa. Piekło to jest bycie w oddzieleniu od Boga. Niebo to jest bycie z Bogiem w wieczności. I do tego prowadzi droga przez krew Chrystusa, która przelała się za każdego człowieka.
przez krew Chrystusa. Jeżeli przyjmiesz Jego zastępczą ofiarę, to będziesz zbawiony. On umarł za każdy twój grzech, przeszły, teraźniejszy, przyszły. Cena została zapłacona, dług został spłacony, tylko że ty potrzebujesz przyjąć to, bo możesz to odrzucić i wtedy nie będzie miało żadnego praktycznego przełożenia na twoje życie. Możesz to odrzucić, ale możesz to przyjąć i wygrasz życie. I wygrasz życie, dlatego że Jezus i tylko On jest życiem. Poza Nim nie ma życia. Poza Jezusem nie ma życia. Niech ci te słowa dźwięczą w uszach. Poza Jezusem nie ma życia. Jeżeli nie masz Jezusa, to nie żyjesz. To jesteś w śmierci. Prawdziwe życie jest tylko w Jezusie. Dlatego to, co słyszysz dzisiaj ode mnie i to, co będziesz słyszeć od moich przyjaciół, którzy będą mówić do ciebie po mnie, to są słowa życia, to są bardzo ważne rzeczy. Nie lekceważ tego. Nie lekceważ tego, bo to jest recepta na wieczność. Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest ratunkiem. I On wraca na tę ziemię. On wraca na tę ziemię niedługo. Jako potężny król, jako potężny sędzia. Teraz jest czas łaski i zbawienia. Teraz możesz się upamiętać, póki jesteś w drodze. I wtedy, gdy On będzie wracał, to będziesz czekać na swojego Wybawiciela. Ale jeżeli się z Nim nie pojednasz, to powróci tutaj twój sędzia. A On powróci na pewno. On powróci na pewno. Jezus jest życiem. Zbawienie, bezpieczeństwo, prawdziwe życie jest tylko w Bogu. Poza Nim nie ma nic. Poza Nim jest ciemność. Ciemność. Może wygląda, jakby się jakieś światełko paliło, ale to jest ciemność. Nie lekceważ tego, co tutaj słyszysz. Bo to mówi do ciebie Bóg naszymi ustami.